Witam serdecznie na stronie wydawnictwa Czarna Owca. Witam naszego głównego gościa, czyli Przemysława Piotrowskiego. Cześć, dobry wieczór, Przemku. Cześć, cześć Beata, witam wszystkich. Mam nadzieję, że jeszcze trochę przyjdzie spóźnialskich, ale to widzę, że cały czas się pojawiają nowi. Tak, cały czas się pojawiają. No to w takim razie może zacznijmy od tego, że porozmawiamy sobie dzisiaj z Tobą o tym dziele, czyli o... No tak. Nie. Tak, jest to książka, która... Myślę, że spokojnie pod koniec tego roku znajdzie się na liście najlepszych polskich kryminałów 2020. A skąd to wiem? Stąd, że czytam recenzje i już w niektórych recenzjach spotkałam się z taką informacją, z takimi tezami, że jest to jeden z najlepszych polskich kryminałów tego roku, a chciałabym zauważyć, że nie mamy nawet jeszcze połowy roku, więc wszystko jeszcze... No właśnie, tak więc spokojnie, ale... Nie no, słuchaj, jest to bardzo miłe. Nawet tutaj widzę jakieś pojedyncze osoby, które się witają z nami, które pisały te recenzje, tak więc no słuchajcie, no jest to bardzo miłe, naprawdę. No, co tu dużo mówić, no, dla pisarza jest to fajna rzecz, jeżeli jego praca jest doceniana. No a jeżeli ktoś mówi, że książka będzie w jego top 3, czy nawet, nie wiem, wychodzi na to, że będzie najlepszym kryminałem roku, czy gdzieś tam w tej czołówce będzie się plasować, no to tym bardziej jest to miłe, gdzieś tam daje motywację do dalszego pisania. No i tak już mnie korci, że mówię, zaraz jak skończymy rozmawiać, to siadam i będę pisał pewnie. No właśnie, o tym jeszcze porozmawiamy w takim razie, bo wiemy dobrze o tym, że jesteś w trakcie pisania, ale myślę, że warto tutaj jeszcze powiedzieć, o czym ta książka jest, bo podejrzewam, że spora część naszych słuchaczy właściwie już tę książkę czytała albo jest w trakcie, ale zakładam, że również są osoby, które tej książki jeszcze nie czytały. Tak więc tak na szybko tylko powiem, że głównym bohaterem Piętna, obecnego nam, naszego tutaj autorstwa, obecnego Przemysława Piotrowskiego, jest warszawski tward, warszawski glina Igor Brudny, który wychował się w Zielonej Górze i w związku z tym, co w tej Zielonej Górze się dzieje, jest zmuszony do tego miasta powrócić, ponieważ akcja Piętna rozgrywa się w Zielonej Górze. Wyjątkowo brutalne morderstwo, Przemku, które opisałeś bardzo dokładnie. To jest, myślę, że rzecz bardzo cenna dla tej książki. Więc... A samego morderstwa to chyba nie, można powiedzieć, że jego efekty. Jego efekty, ale jeszcze zaznaczmy, że Igor Brudny jest zmuszony wrócić do miasta swojego dzieciństwa, którego tak naprawdę nienawidzi, ale dlaczego to, żeby się dowiedzieć, to trzeba przeczytać tę książkę? Dlatego, że morderca jest do niego bliźniaczo podobny. Więcej zdradzić nie mogę. Jeżeli masz ochotę, to śmiało, ale ja myślę, że z takim opisem tej książki można naszych słuchaczy zostawić. I teraz powiedz mi proszę, bo dzisiaj mijają równe 3 tygodnie od premiery Piętna. Jak do tej pory oceniasz jego odbiór? Bo wiem, że to śledzisz. No tak, no myślę, że każdy autor gdzieś tam śledzi odbiór tego swojego dzieła, nazwijmy to, no bo to takie chyba no, w pewnym sensie dziecko, tak, które gdzieś tam... się rodzi w jego umyśle. No i no cóż mogę dodać, no cóż mogę powiedzieć. No bardzo się cieszę, że jest taki odbiór, bo rzeczywiście ona jest chwalona. Rzeczywiście, no mówię o nim w samych superlatywach, jest to naprawdę fajne, miłe i no oby tak dalej. No mam nadzieję, że wszyscy mówią, że tak wysoko zawiesiłem poprzeczkę i tak dalej, no to teraz nie wiem, jak to będzie z tą sporą, tak? No pierwsze tam recenzje są ok, mówią, że bardzo fajna, że trzyma poziom, niektórzy mówią, że nawet lepsza, no ale to wiadomo kwestia gustu. No i cóż, no bardzo fajnie, słuchaj, no jest to miłe, słuchajcie w ogóle wszyscy, no jest to bardzo miłe, naprawdę. Wiem, że są to takie szczere recenzje, szczere opinie, bo to chyba widać, czuć w tym jak to jest opisane. Tak więc no fajnie, no oby tak dalej. A powiedz mi, ponieważ 6 maja była premiera papierowej wersji książki, ale wiemy też o tym, że pierwotna premiera miała być pod koniec marca, niestety została przesunięta ze względu na pandemię koronawirusa. I ty, jak już wspominałeś, traktujesz tę książkę jako swoje dziecko. Powiedz mi, na jak dużą próbę była wystawiona twoja cierpliwość, kiedy musiałeś poczekać jeszcze te dodatkowe 2 miesiące na taką oficjalną premierę książki? To był dramat, no. Bądźmy szczerzy, to był dramat. No. Jak była ta cała akcja z koronawirusem, to ja codziennie
gdzieś tam przeglądałem na stronach, ile to nowych zakażeń, ile tego, no, no wiadomo, no, to my tutaj jakby wiemy najlepiej, że też miała ta akcja promocyjno-marketingowa, nazwijmy to, wyglądać trochę inaczej. No wiadomo, koronawirus pokrzyżował nam te plany, ale mimo wszystko widzę, że chyba jest okej. No i cóż, no te dodatkowe 2 miesiące, no półtora powiedzmy, tak, no to było takie oczekiwanie, no. Takie no, trochę nerwy, bo to właśnie nie wiadomo, jak to się zakończy, a czy otworzą, czy nie otworzą te księgarnie, sklepy, empiki, galerie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No w końcu otworzyli, można powiedzieć, że równo niemalże z premierą. No co prawda tam wiadomo, no ludzie nie rzucili się do tych empików, do tych sklepów, ale... No ale w końcu się pojawiła i no gdzieś tam to takie no, napięcie zeszło, tak? Mogłem się skupić na napisaniu tej no, trzeciego tomu, bo już tam część osób wie, bo to nie jest chyba jakaś wielka tajemnica, że Sfora już jest w redakcji i niedługo będzie też wydana. Właśnie, tak a propos tej pandemii, no ty jako pisarz zostałeś zamknięty w domu i jak to szło? Czy miałeś dobrą wenę do pisania, czy jednak była trochę blokada? Nie, właśnie nie. Koronawirus dla nas pisarzy, przynajmniej na tym etapie tworzenia, ma też dobre strony, tak? No bo w zasadzie trzeba było siedzieć w domu, no to co tu robić w domu? No, po prostu pisać, tak? I tak naprawdę w pewnym sensie to było dobre rozwiązanie, bo no wiadomo, to był ten etap, to był ten czas chyba, kiedy kończyłem jeszcze Sforę, tak, zależało mi na czasie i no, tak naprawdę fajnie się złożyło, bo z jednej strony gdzieś już te pierwsze, bo wiadomo, no, bo powiedzmy też o tym, że taka powiedzmy premiera miała też miejsce 25 marca, tu chodziło o e-booki i o audiobooki, które jakby zostały, tak, zaczęły być sprzedawane jakby o tej normalnej, w tej normalnej dacie, w tym normalnym terminie. No i no gdzieś te recenzje się już pojawiały, one dodawały motywacji. No i tak naprawdę siedziałem, pisałem tą Sforę, szybciutko poszło. No, tym bardziej, że ona trochę dłuższa będzie od Piętna, ale, no, ale no wykorzystałem ten czas po prostu, tak? No bo jak wiesz, jak myślę, tam też część osób wie. Pracuję rotacyjnie w Norwegii, tam na rafineriach, platformach i tak dalej, i tak dalej. I no nie musiałem tam jeździć, tak? To też mi po prostu cały czas siedziałem w domu, mogłem się poświęcić tylko i wyłącznie pisaniu. No i nie miałem tych takich powiedzmy dwutygodniowych przerw, tak? Gdzie rzeczywiście jak tam jeżdżę, no to nie piszę, bo to się nie da. Właśnie, piszesz teraz trzecią część i tutaj Ewelina Woleczko ma do ciebie pytanie. Co jest najtrudniejsze, czy napisanie pierwszych słów książki, czy może jednak zakończenie? Nie, nie. Pierwsze, właśnie ten początek. Ten początek ja tak zwykle się dość powoli rozkręcam, bo to trzeba wrócić troszeczkę do tych bohaterów, czasami przypomnieć ich trochę tak, w miarę umiejętnie, bo to zawsze ktoś może zacząć od drugiej albo od trzeciej części, tak? I żeby też nie przesadzić. Jak już się akcja rozkręca, mi idzie coraz szybciej, a zwykle końcowe sceny to idą błyskawicznie i te ostatnie akcje jestem w stanie napisać w ciągu tygodnia, dwóch. A powiedz mi, bo mnie to właśnie zastanawia, czy kiedy siadasz do książki, to wiesz już dokładnie, co się wydarzy, masz wszystko pięknie rozpisane, czy to wszystko idzie jednak z czasem? Nie, w moim przypadku jest bardzo ogólny plan. Taki szeroko pojęty, mniej więcej kto jak będzie zabijał, a kto tu tego, tam parę powiedzmy takich akcji, gdzie może się dziać fabuła. No i zakończenie też nie do końca często mam takie ustalone od początku. No i często jest tak, że ta sytuacja się rozwija jednak w trakcie, gdzieś tam zbaczam fabularnie różne tam dziwne, mroczne ścieżki, no ale zawsze finalnie jakoś to tam wychodzi. Pojawiają się naprawdę scenki, o których absolutnie nie myślałem planując tą książkę, ale to wychodzi w praniu. Różnie mają pisarze, no niektórzy potrafią napisać konspekt i tak naprawdę
wszystko wiedzą od początku do końca, od A do Z, jak to się zakończy, jak będzie wyglądała każda scena. U mnie nie, ja często daję się ponieść tam tej mojej fantazji, powiedzmy, pisarskiej i mówię, czasami zbaczam w takie ścieżki, że sam nie wiem, o co w tym wszystkim chodzi. Ale, no, ale to wszystko musi być jednak dopięte na ostatni guzik i zawsze finalnie, no to musi po prostu grać, nie może być żadnych tam skrótów fabularnych i tak dalej, czego bardzo nie lubię, czy niedopowiedzeń, no wszystko musi być po prostu zapięte na ostatni guzik. Jako pisarz zapewne też dużo czytasz i zastanawiam się, to co napisała Natalia Fabisiak, że już nie może doczekać się Sfory i jesteś jej ulubionym pisarzem zaraz po Chrisie Carterze, to powiedz mi, czy jest jakiś pisarz, którym ty się głównie inspirujesz i którego sam się głównie zaczytujesz? Nie. To tak zawsze powtarzam w wywiadach, że właśnie na nikim się nie wzoruję. Ja po prostu piszę to, co sam chciałbym przeczytać. A że jestem wymagającym czytelnikiem, no to staram się pisać tak, żeby jakby... No, żebym sam był z tego zadowolony, tak? Bo nie mogę napisać książki, z której nie jestem zadowolony. Oczywiście to tam etapowo jest, tak? Każda kolejna, gdzieś tam człowiek zbiera doświadczenie i stara się robić to jeszcze lepiej, gdzieś tam czasami dostrzega błędy w tych poprzednich, no to jest normalne, chyba to jest jakiś tam naturalny proces, tak? Rozwoju takiego pisarza. Natomiast nie wzoruję się na nikim, natomiast no kiedyś jak wszyscy zaczytywałem się jako nastolatek gdzieś tam w Stephenie Kingu, nie wiem, w Mastertonie, w Kuncu i tak dalej, zawsze lubiłem takie mroczne klimaty. No teraz te powieści w dużej mierze wydają mi się banalne i takie. No, już nie będę tam opowiadał, natomiast no teraz czytam bardzo różne, sporo właśnie kryminałów, thrillerów, często polskich autorów, no bo tak nie ukrywam, że też lubię sobie sprawdzić, porównać na przykład język, styl, na przykład jak oni kombinują, bo ja też troszeczkę patrzę na to z innej strony, nie jak taki typowy czytelnik, ale też jak osoba pisząca. I no fajne to jest, tak? Bo ja próbuję się postawić czasami na miejscu takiego pisarza, jak on to wszystko sobie wymyślił, jak wyknął. Jestem bardzo uważny, to takie może być trochę czepialstwo, ale no wiadomo, jak sam tworzę historię, to staram się, żeby tam wszystko ze sobą idealnie współgrało, tak? No i bywa, że gdzieś tam u kogoś na przykład, nie wiem, znajdę jakąś nieścisłość albo coś. No ale no rzeczywiście sporo czytam, zwłaszcza ostatnio, kiedy właśnie mam więcej czasu, to dzielę ten czas między, no wiadomo, dzieci, rodzina, tak? Ale skupiając się na tym, co między pisanie a czytanie. Tym bardziej, że w ogóle teraz już wszystko było pozamykane przez dłuższy czas, nie można było się ruszyć, to nawet nie można było, nie wiem, sportu pouprawiać na przykład, tak? No ale tak to wygląda. Powiedz mi, bo wróciłabym jeszcze na chwilę, wiemy już o czym jest Piętno, wiemy, że Sfora jest już w redakcji i jest już w przygotowaniu, 12 sierpnia będzie premiera drugiej części. Ja też wiem, że no fabularnie Sfora będzie o czymś innym, ale spotkamy się z niektórymi bohaterami z Piętna w drugiej części. Możesz nam zdradzić z kim? No tak naprawdę z większością tych głównych bohaterów. No będzie Igor Brudny, będzie Romuald Czarnecki, no ogólnie ta cała grupa, która prowadziła to pierwsze śledztwo, pojawi się w drugiej części. No czy wszyscy z tego wyjdą cało, to nie powiem. Natomiast no mi się wydaje, że inaczej, no powiem tak, teoretycznie będzie można przeczytać Sforę jako oddzielną powieść, tak, bo to będzie jakby inne śledztwo, inna sprawa, natomiast no jakieś tam powiązania z Piętnem będą, no bo to wiadomo, ci sami bohaterowie, oni też się rozwijają, mają jakąś swoją historię i tak dalej, no gdzieś te powiązania będą, tak więc mimo wszystko sugeruję czytelnikom, żeby najpierw przeczytali Piętno, wtedy po prostu łatwiej się odnajdą w Sforze, tak, no bo gdzieś tam będą te nawiązania. I osoba, która Piętna nie czytała, no może na przykład nie do końca coś tam skojarzyć albo nie wiem, nie zrozumieć pewnych kwestii, jakichś drobnych. Oczywiście to są drobne rzeczy, bo mówię, tak naprawdę jest to oddzielna historia. I tak a propos bohaterów. Wiem, że nie wszyscy bohaterowie zostali przez ciebie całkowicie wymyśleni. Jedni są bohaterowie, którzy są inspiracją
inspirowani osobami z życia prawdziwego, rzeczywistego. Kto to taki i kim się inspirowałeś? No rzeczywiście jest parę takich osób. Ja w ogóle wcześniej już takie zabiegi tworzyłem, że gdzieś tam umieszczałem jakieś znane mi osoby w książkach. Oczywiście zmieniałem imię, nazwisko, ale takie często dawałem podobne, żeby ta osoba wiedziała, o kogo chodzi. No oczywiście wiadomo, no, to jest jakaś baza, taka, ta prawdziwa osoba to jest jakaś baza, gdzie tam dodaje jakieś cechy charakteru bądź odejmuje i to oczywiście nie są te same osoby, tak? To są po prostu postaci fikcyjne w powieści, ale gdzieś mające takie twarde podstawy w tych prawdziwie żyjących osobach. No i no, w Pietnie to jest na pewno Romuald Czarnecki, zresztą widziałem go gdzieś tutaj, pisał coś w komentarzu. Tak, z nami jest. Jest to emerytowany inspektor policji, który rzeczywiście zajmował się takimi właśnie grubymi sprawami. I nie ukrywam, jest to dla mnie bardzo, bardzo cenne źródło wiedzy. Głównie jeśli chodzi o właśnie te sprawy takie typowo proceduralne albo jakieś, dajmy na to, jaki klimat panuje w takiej grupie dochodzeniowo-śledczej i tak dalej, i tak dalej. No pojawił się też na przykład patomorfolog, któremu też bardzo dziękuję za to, że pozwolił mi wziąć udział w kilku sekcjach zwłok. No naprawdę pokazywał mi wszystko. No nie będę tutaj opisywał, jak to wyglądało. W twojej książce, więc kto można przeczytać w książce, jak to wyglądało, o tak. Tak powiem, natomiast no też gdybym nie poszedł na taką sekcję, no podejrzewam, że nie bym był w stanie napisać takiej jakiejś tam sytuacji, opisać takiej sytuacji w książce i no jest to taka osoba, która też bardzo jakby się przyłożyła do tej finalnej wersji książki. Kto tam jest jeszcze? No taki mój przyjaciel, który tutaj jest jako Filip Trochan, tak więc on też ma taki swój pierwowzór. Rzeczywiście jest to lekarz podolog. No i co dalej? To by było chyba na tyle. No może gdzieś tam ktoś jeszcze się, ale nie, chyba nie. Te trzy osoby są rzeczywiście gdzieś tam powiązane, tak powiedzmy delikatnie, z tymi bohaterami w powieści. Tak, jeszcze wrócę na chwilę do pytań naszych widzów. Gdzieś tu widziałam pytanie o to, kiedy trzecia część Radykalnych. Trzecia część Radykalnych. No ja powiem tak, no radykalni jest to dość ciężki temat i wiadomo, powiedzmy kontrowersyjny, tak? I no na razie trzeci tom Radykalnych jest na etapie tworzenia. Ja nie ukrywam, że porzuciłem na razie ten temat. Jest mniej więcej dwie trzecie książki napisane. Nie zajęłoby mi długo dokończenie tego. Natomiast no najpierw ktoś musi zdecydować się to wydać, a mówię, no to ciągle jest mimo wszystko kontrowersyjny temat i tak nie do końca wszyscy są na to gotowi, no ale kto wie, no zobaczymy. No. Na razie dokończmy historię Brudnego, a później być może zajmę się Radykalnymi. Jeśli bym się zajął, no to być może w przyszłym roku. Okej, okay, no dobrze, więc mamy w takim razie piętno, będzie spora, będzie trzecia część, która chyba jeszcze nie ma tytułu, albo ma i możesz nam go zdradzić. Słucham, jeszcze raz, możesz powtórzyć? Bo wiem, mamy piętno, będzie spora i pisze się trzecia część tej serii i właśnie się, która nie ma jeszcze tytułu, chyba że już ma i możesz nam go zdradzić. Nie, na razie jeszcze nic nie mogę zdradzić. Okej, okay. W każdym razie... Zadebiutowałeś w 2015 roku Kodem Himmlera, jeśli dobrze pamiętam, że był to 2015. I powiedz mi, teraz wydajesz piętno. Jak oceniasz swój progres pisarski w ciągu tych 5 lat? Czy jest duża różnica między tymi dwiema książkami? Tak, ja to czuję, czytelnicy też to czują, ale ja to przede wszystkim czuję, że naprawdę teraz jak patrzę na piętno, czytam poszczególne akapity, to wiem, że naprawdę dużo bym zmienił. No a tu już tak mogę chyba lekko zdradzić, że piętno prawdopodobnie też będzie wydane na nowo. Natomiast na pewno je troszeczkę będę musiał dopracować, bo mówię, są kwestie, jakieś tam rozwiązania,
Może inaczej, rozwiązania fabularne zostawiłbym mniej więcej tak jak były, ale gdzieś musiałbym dopracować to językowo, stylistycznie, może jakieś, no nie, no są naprawdę, to są rzeczy takie, które no czasami aż mnie kłują, tak, w oczy, gdy to czytam. Ale to był debiut, tak, i ja sobie zdaję sprawę, że gdzieś tam mogłem popełnić jakieś błędy takie, no właśnie, typowo debiutanckie. I tak ta książka została fajnie przyjęta, spodobała się ludziom. Oczywiście gdzieś tam jakby wyłuszczali mi te takie tam drobne mankamenty, które się pojawiły. Ja oczywiście biorę to na klatę i no i jeżeli będzie okazja popracować nad nią troszeczkę przed wydaniem kolejnym, to na pewno się do tego przyłożę. Powiedz mi, Kasia Nowak pyta, czy utożsamiasz się z panem Igorem Brudnym? No nie bardzo, nie utożsamiam się z Igorem Brudnym. Nie miałem takiej mrocznej przeszłości. Nigdy nie chciałem być policjantem, tak więc no nie bardzo. Poza tym nie jestem takim człowiekiem, bo Brudny jednak jest pokazany jako taki raczej gbur, zamknięty na świat, na ludzi. No wiadomo, jest to związane z tą jego taką ponurą przeszłością, z tą młodością, którą, ale tu już nie mogę za dużo mówić, żeby nie zdradzić. No właśnie. Ale no chyba widać, że nie bardzo przypominam samego Brudnego. No powiedz mi w takim razie jeszcze, wracając do piętna i do twojej inspiracji, bo wiem, że wcześniej byłeś dziennikarzem. Zanim jeszcze zacząłeś pisać, zanim zacząłeś wydawać książki. Czy już wtedy, kiedy byłeś dziennikarzem jeszcze, już wiedziałeś, że chcesz zostać pisarzem? Czy to było tak, że pewnego dnia po prostu się obudziłeś i stwierdziłeś, od dzisiaj piszę książki? No nie, inaczej. Ja powiem tak, zawsze dobrze szło mi pisanie. I moja polonistka zawsze mówiła, że powinienem zostać pisarzem, a zawsze miałem trójkę z polskiego, ale to dlatego, że byłem leniwy, nie chciało mi się czytać tych lektur i jak przychodziły jakieś kartkówki z tych lektur czy czegoś, dostawałem jedynki, ale jak przychodziło już do jakiejś konkretnej pracy klasowej, to piątki. No i średnia wychodziła trójka, tak, czy tam ewentualnie czwórka. Natomiast no już miałem takie pierwsze próby gdzieś tam, nie wiem, miałem 13 lat, czy 12, nawet 14, już nie pamiętam, to tam starałem się coś pisać. No oczywiście, wiadomo, to gdzieś tam wylądowało w szufladzie i nie wiem, czy jeszcze gdziekolwiek, czy w ogóle istnieje jeszcze. Ale kiedy zdecydowałem się napisać piętno, to był taki moment w moim życiu, że pracowałem w klubie koszykarskim w Stelmecie Zielona Góra. Wtedy no byłem strasznie zajęty, bo to ja tam pracowałem jako rzecznik klubu, jako taki mówię media manager, trochę też od marketingu człowiek. No i wiadomo, mecze tu, Polska, Europa, no byłem zajęty naprawdę strasznie, nie miałem czasu, ale tak się to wszystko ułożyło, że nie chcę wnikać w szczegóły, odszedłem z klubu. No i nagle pojawił się taki okres kilku miesięcy, że nie wiedziałem do końca, co zrobić. Znaczy miałem plan, bo mówię, postanowiłem do tej Norwegii jechać i co? No i stwierdziłem, że nie będę siedział na tyłku, nic, po prostu siedząc, nic nie robiąc. No i pomyślałem, że w końcu napiszę tę książkę, która już od jakiegoś czasu mi siedziała w głowie, bo już wcześniej chciałem ją napisać. Tylko, no wiadomo, napisanie książki to nie jest tam hopsiów w tydzień, tak? Tylko trzeba przysiąść. Poza tym, no jeżeli ktoś pierwszy raz się do tego zabiera, no to już w ogóle, tak, to jest jak wejście na Mount Everest prawie, to takie wrażenie na początku, tak. No i mówię, popracowałem w pół roku mniej więcej, jakoś tak, jeśli dobrze pamiętam, około pół roku, może 7 miesięcy udało mi się ją skończyć. No i wiadomo, jak już napisałem pierwszą, zacząłem myśleć o drugiej. No później była Droga do piekła, Radykalni, no i Piętno, Sfora i zobaczymy, co dalej. Właśnie, a teraz, jak już dzisiaj mówiliśmy o tym, pracujesz także w Norwegii na platformie wiertniczej. No teraz siedzisz tutaj w Polsce i płodzisz kolejną książkę, ale powiedz mi, ponieważ tam jest praca stricte fizyczna. Tutaj w Polsce, kiedy przejeżdżasz na te 2 tygodnie, jest to jednak praca psychiczna.
Jak znajdujesz się w tym balansie, albo może się właśnie nie znajdujesz? Nie, no właśnie, ja powiem tak, ogólnie jest to bardzo fajne, bo ja tam jadę, zamieniam się w maszynkę do pracy, kask, rękawice, kombinezon i tam nieważne, czy wieje, czy pada, czy śnieg, czy deszcz, czy Jezu, no, różne tam historie są, idę do roboty, 12 godzin odbębnie, często przez 2 tygodnie, tak, bo bywa, że są projekty, gdzie trzeba 14 dni z rzędu pracować po 12 godzin, czasami nawet nad godzinami jakimiś. I później przyjeżdżam, rzucam to wszystko, jakby czyszczę umysł i tak naprawdę może tam wybuchnąć bomba atomowa i mnie to już nie interesuje, wracam do Polski, mam 2-3 tygodnie wolnego i wtedy zaczynam pisać, bo tam często myślę. Bo tak naprawdę pisanie książki to nie jest tam klepanie w klawiaturę tylko, tak? Tylko najpierw to trzeba wszystko wymyślić, tak? Więc to też nie jest takie łatwe i to też jest jakiś tam proces tworzenia. Tak więc tam często jest tak, że sobie myślę, a tutaj przyjeżdżam i piszę. Teraz to rzeczywiście zostało tak troszeczkę zburzone i no i tak naprawdę siedzę w domu i piszę cały czas. Ale no, też się w tym odnajduję, no nie ukrywam, no bo tam to jest taka praca, no wiadomo, no ciężka, brudna, tak, wcale nie jest tak fajnie. A tutaj jednak no, mogę się poświęcić temu w 100% i no, gdybym miał wybierać, to wolałbym już tylko pisać. No. A kiedy jesteś na platformie i mówisz, że wymyślasz, że przychodzą ci do głowy kolejne pomysły, to udaje ci się wszystkie zapamiętać, kiedy wracasz do Polski i siadasz do klawiatury? Nie no, spokojnie, tam też mam dostęp do internetu, to ja sobie ewentualnie czasami coś zapiszę, jakieś tam pomysły, tak więc, no nie no, to nie jest tak, że tam nie mam kontaktu ze światem, z internetem, czy jakieś rzeczy tego typu, tak? Tak więc, no tam po prostu czasami planuję, gdzieś tam sobie czasami coś zapiszę, chociaż zwykle nie ukrywam, że tak dużo o tym często myślę, że mam to wszystko w głowie i nie potrzebuję niczego zapisywać. Wrócę tutaj jeszcze do pytań naszych widzów. Ewelina Waleczko zapytała, ile czasu zajmuje ci napisanie książki? A ja bym to pytanie jeszcze rozbudowała. Oprócz tego, ile czasu, to ile czasu dziennie nad tym spędzasz i czy jesteś raczej osobą, która pisze rano, czy jesteś osobą, która siada do klawiatury po południu? Różnie to bywa. Jednak lubię często wieczorami pisać. Czasami, no teraz zwłaszcza, kiedy, no mówię, nie jeżdżę do pracy, mam całe dnie wolne, to mogę sobie popisać nawet do pierwszej, drugiej w nocy. I rzeczywiście wtedy mam spokój, siadam i sobie na spokojnie piszę. I przypomnij jeszcze, o co pytałaś? Ile czasu, to właściwie nie ja pytałam, tylko ile mi zajmuje? Na ile czasu ogólnie zajmuje ci napisanie książki? No piętno ma, już sprawdzimy zaraz dokładnie ile, bo nie pamiętam. No 460 jakoś stron chyba. 459, tak więc byłeś blisko. Tak. Ja może inaczej powiem. Ja powiem w tysiącach znaków. Nie wiem, czy to jak to odbiorą tutaj nasi widzowie, słuchacze. Natomiast przeciętna książka ma między 600 a 750, 800 tysięcy znaków. 600 tysięcy znaków ja bym był w stanie napisać, gdybym się naprawdę skupił w 2 miesiące. Dlatego na przykład, jak niektórzy mówią, że mróz tak jest taki, że nie daje rady, znaczy, że to jest niemożliwe, żeby on tak pisał, to się daje radę i to jest możliwe, bo ja staram się pisać 10 tysięcy znaków dziennie. Czyli to jest prosty rachunek, 600 tysięcy znaków, to jest 60 dni, czyli teoretycznie w 2 miesiące książkę spokojnie można napisać. No wiadomo, ja mam rodzinę, dzieci, tak, ja też mam mniej czasu na pewne kwestie, już pomijam ten czas, kiedy muszę jeździć do pracy, tak. Natomiast no jeśli na przykład on, jak już tak mówimy o tym, jakby ma cały czas dla siebie, to spokojnie jest w stanie napisać książkę w 2 miesiące, bo ja teoretycznie też bym był. Oczywiście no, mi tam wypadają różne historie, różne tam dni. No poza tym, no wiadomo, człowiek
prowadzi czasami jakieś życie, tak? No, bywa tak, że nie wiem, że pójdę gdzieś tam się lekko napiję i następnego dnia mam trochę kaca, no to nic nie napiszę, bo nie mam do tego głowy. No wiadomo, jakieś spotkania rodzinne, coś tam, no różne są historie, tak? Tak więc podsumowując, no książka mi zajmuje około, na tę chwilę, jeżeli jestem cały czas w domu i mogę się temu poświęcić, to tak do 4 miesięcy, bo mówię, powiedzmy te średnio staramy się pisać 10 tysięcy dziennie, no ale często są takie dni, że po prostu nic nie napiszę, bo coś tam mi wypada, mam jakiś wyjazd, coś tam, no różne rzeczy się zdarzają. Tak jakby choćby do was, do Warszawy, jak przyjeżdżam, no to wiadomo, wtedy nie piszę, bo dokładnie, no. Albo jak jesteś na targach, no teraz cię nie ma na targach, bo targów niestety nie ma, ale Kasia Nowak powiedziała, że następne targi należą do ciebie i że kolejka będzie większa niż do pana Mroza. Tak? No dobra, no zobaczymy. No myślę, że Mroz by się trochę uśmiał, jakby to usłyszał, ale no dobra, no fajnie, no zobaczymy. No. Przyszłość pokaże, chociaż ja myślę, że jeszcze jest daleka droga. A powiedz mi jeszcze, właśnie tak mówisz, że potrafisz w 2 miesiące napisać całą książkę z różnymi przerwami, kiedy ci coś wypadnie. Nie, wtedy się to wydłuża. Tak? Ale powiedz mi, czy zdarza ci się czasami mieć taki problem, że masz dzień wolny, możesz pisać, a jednak mimo wszystko brakuje ci tej twórczej weny? Tak, na początku rzeczywiście miałem takie momenty, że się gdzieś tam zacinałem a może to było lenistwo w pewnym sensie, no trudno mi nawet tak teraz powiedzieć. Teraz rzeczywiście zaczynam o tym myśleć już tak całkowicie na poważnie, żeby się temu poświęcić. To czy mam tą tak zwaną wenę, czy nie, to jednak staram się pisać. I no wiadomo, jednego dnia idzie lepiej, drugiego gorzej, jednak staram się, nawet gdy mi się po prostu nie chce, no usiąść i coś tam napisać. Dlatego ja mówię, że staram się pisać 10 tysięcy znaków dziennie, ale to tak nie zawsze jest, bo jednego dnia napiszę 5, a innego jak mnie poniesie, to i 15, 18 tysięcy, tak? Poza tym to też jest tak, że autor, gdy coś tworzy, no to są na przykład pewne sceny fabularne, które idą mu dużo łatwiej, dużo szybciej, jakby bardziej się w to wszystko wczuwa, idzie mu to lepiej, no to tak trudno wytłumaczyć. Natomiast tak jest. A są momenty, gdzie no trzeba coś tam napisać, a no po prostu nie bardzo się chce, jakoś nie wiadomo jak do tego podejść, jak to ugryźć. Czasami jestem w stanie pisać, nie wiem, no jedno zdanie, godzinę, tak? Zwłaszcza na przykład na koniec, te takie kończące rozdział, to no to bywa, że potrafię nad jednym zdaniem, czy tam jednym akapitem spędzić godzinę, dwie, żeby on był rzeczywiście taki fajny i gdzieś tam no, łapał za gardło, żeby ten czytelnik no nie mógł, no inaczej, nie mógł się oderwać od książki i przewrócić i kolejny, tak? Tak więc no tak to wygląda. Ale myślę, że coś takiego jak ta wena trochę istnieje, bo rzeczywiście czasami jak siadam i mnie poniesie, to idę jak burza. No właśnie o tych zakończeniach rozdziałów to chciałam ci powiedzieć, przynajmniej z mojej perspektywy, że to ci się udało i myślę, że jest nie tylko moje zdanie, bo wielokrotnie, kiedy czytałam Piętno, miałam tak, że już chciałam pójść spać albo już nie mogłam czytać, a tu nagle tak zakończyłeś rozdział, że no niestety nie mogłam sobie odpuścić. W każdym razie od Marty Jędrzejczak mamy takie pytanie, że może jakieś dzieło z tematyków na platformie. I powiedz mi, czy zastanawiałeś się nad tym? Nie, chłopaki by mnie zabili chyba. Zabili chłopaki? A to dlaczego? No bo pewnie znając życie musiałbym bazować na jakichś postaciach prawdziwych, tak? I na pewno by się doszukiwali od razu, a ja jestem taki, a o mnie napisałeś jakieś głupoty, no tak by pewnie to wyglądało. Poza tym, a to jest zupełnie inny świat, poza tym tak naprawdę ja nie wiem, czy kogoś by zainteresowała tutaj w Polsce taka historia dziejąca się gdzieś tam na rafinerii, czy na jakiejś platformie, czy na stoczni. Nie, to myślę, że nie bardzo. Chociaż oczywiście nie wykluczam czegoś takiego, tak? I tak się śmieję z chłopakami, że bo oni też tam czasami mówią, że powinienem coś napisać. A to ja mówię, że może i napiszę, jak już skończę pracę tam.
Powiedz mi jeszcze, bo gdzieś tutaj wcześniej spotkałam się z takim pytaniem, czy chciałbyś, żeby te książki zostały zekranizowane? I jeśli tak, to czy jest jakiś specjalny reżyser, który chciałbyś, żeby się podjął ekranizacji Piętna? No, żebym chciał, to jest oczywiste, żebym chciał, żeby to zostało zekranizowane. No, no myślę, że każdy pisarz chce, lubi, jak jego powieści są ekranizowane. No, na pewno byłoby to nowe doświadczenie, byłoby to coś fajnego, gdybym zobaczył, jak ktoś na bazie mojej historii no, jakby tworzy swoje własne dzieło. Na pewno byłoby to bardzo, bardzo jakieś tam i rozwijające i po prostu no, przyjemne, fajne. A kogo mógłbym, jaki reżyser? No, jeśli chodzi o polskich, to ja bardzo cenię Smarzowskiego, uwielbiam jego filmy. I no, na pewno, no, wiem, że on by na pewno podszedł do tego, no, na najwyższym poziomie byłby to film czy serial. No ale to jeszcze daleka droga do tego wszystkiego. No, prawda jest taka, że teraz gdybym dostał jakąś ofertę, czy my byśmy w zasadzie dostali jako ja i wydawnictwo, żeby sprzedać prawa, no to no podejrzewam, żebym tam jakoś specjalnie nie przebierał w ofertach, tak, tylko zdecydował się, no nie wiem, czy na pierwszego lepszego, no może to jest złe słowo, ale no na pewno no fajnie by było, no co tu dużo mówić. No wiadomo, że fajnie, każdy by tak chciał. A gdyby, przyjmijmy, zostało ci zaproponowane napisanie scenariusza do takiego filmu, to podjąłbyś się tego? Nigdy nie pisałem scenariusza i tak naprawdę nie wiem, jak się go pisze. Mniej więcej no, wyobrażam to sobie, ale tak się śmieję, że często ludzie mówią, że same moje książki troszeczkę wyglądają jak scenariusz filmowy i po prostu no tak naprawdę niewiele by trzeba robić, żeby to przenieść gdzieś tam na ekran. No gdybym miał taką propozycję, no poważnie, na pewno poważnie bym się nad nią zastanowił. Na pewno musiałbym też zobaczyć, jak to się pisze, bo to pewnie są jakieś tam odpowiednie, nie wiem, schematy, tak, jakiś wzór, jak się coś takiego tworzy, ale wydaje mi się, że mógłbym spróbować. A powiedz mi, bo mówiliśmy już dzisiaj o tym, że uczestniczyłeś w sekcji zwłok, dzięki której... Tarantino ktoś napisał. No pewnie, że Tarantino. Słuchaj, a może sam Tarantino będzie chciał, nie wiadomo, wszystko jest możliwe. Trzeba w siebie wierzyć. W każdym razie mówiliśmy już, opowiadałeś dzisiaj o tym, że uczestniczyłeś w sekcji zwłok, dzięki temu udało ci się tak dokładnie ją opisać w książce, ale jednocześnie też pamiętajmy o tym, że Piętno to jest kryminał i tutaj mamy morderstwo i dokładnie opisujesz działania policji w związku z śledztwem, łącznie z kolegiami, również z prokuratorem, z profilerem, mamy pana Romualda Czarnyckiego. I skąd masz taką profesjonalną wiedzę na ten temat i jak wygląda śledztwo od środka, można tak powiedzieć? No właśnie powiem szczerze, że bardzo naprawdę takim no wręcz bezcennym źródłem wiedzy jest właśnie pan Czarnecki, tak, z którym no przegadałem nie jedną godzinę, on mi opowiadał o różnych gdzieś tam historiach, o śledztwach, które prowadził i tak dalej, jak to wygląda, jak się tworzy taką grupę, jak wyglądają dyskusje na początku, jak zbierają materiał dowodowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No jest to osoba, która naprawdę bardzo dużo mi pomogła i myślę, że dzięki temu właśnie wszystko wygląda w miarę tak realnie, bo ja w ogóle staram się pisać, zachować realizm w swoich książkach. No wiadomo, jest to jakiś tam jakaś fikcja, no ale mimo wszystko uważam, że bo inaczej, ja lubię troszeczkę straszyć czytelnika, tak, i trzymać go w tych emocjach, ale ja uważam, że to, co takie najbardziej realne, prawdziwe, co tak naprawdę może nam się przytrafić, to jest chyba dużo straszniejsze od, nie wiem, jakichś tam wyimaginowanych stworów, czy tam nie wiadomo czego, tak.
No i rzeczywiście, no myślę, że pan Roman jest taką osobą, która tutaj jakby jest kluczową, jeśli mówimy o tym realizmie. No, a resztę to wiadomo, no też miałem gdzieś tam znajomych i w policji i gdzieś tam, no przeróżnych. Poza tym na to się wszystko składa, tak? Na to się składa całe doświadczenie życiowe, nawet oglądane filmy czy czytane książki innych autorów, tak? Tak więc. No, to taki chyba jakby czerpie ze wszystkiego. A później ewentualnie poddaję to jeszcze ocenie właśnie tego pana Romana, byłego inspektora, który ewentualnie mi tam gdzieś wytyka jakieś błędy, jeśli się pojawią. No chociaż nie ukrywam, że one mi się rzadko zdarzają i zwykle nie ma wiele pracy. Właśnie mówiłeś o straszeniu i o tym, że właśnie najstraszniejsze rzeczy, jakie mogą nam się przytrafić, to są właśnie te prawdziwe. A nawiązuję do tego, ponieważ w niektórych recenzjach, znaczy właściwie nie w recenzjach, tylko niektórzy twierdzą, że Piętno ze względu na tę przerażającą okładkę jest brane czasami za horror. Już wiemy o tym, że jest to kryminał i sensacja, ale powiedz mi, czy gdybyś chciał napisać horror, albo nie, może inaczej, czy podjąłbyś się napisania horroru? No niektórzy twierdzą, że ja już napisałem horror, bo Droga do Piekła jest takim, nie, Droga do Piekła jest takim, no nie jest to horror, ja uważam, że jest to taki po prostu mocny thriller, taki naprawdę mocny, ale dla niektórych to już był horror, gdzie rzeczywiście no były i mocne, i krwawe sceny, no jest to taka chyba najmocniejsza z tych moich książek. Mimo wszystko starałem się zachować realizm. No kto czytał, ten wie, bo to mówię, może się na początku wydawać, że to gdzieś tam za bardzo odleciałem, ale jak doczyta do końca, to się przekona, że gdzieś to jest wszystko ma jakieś tam twarde podstawy. I tak, no mi się wydaje, że spokojnie mógłbym napisać horror, natomiast dla mnie horror kojarzy się właśnie z jakimiś stworami, jakimiś, nie wiem, wampirami, duchami, nie wiadomo czym, takimi, mówię, nadnaturalnymi rzeczami. A to jakby nie, no, no nie bardzo lubię. Może kiedyś, jak tam człowiek był młodszy, to gdzieś tam go to fascynowało. Teraz jednak, jeżeli coś nie może się tak naprawdę realnie wydarzyć, to gdzieś już mi to nie pasuje. Oczywiście bym był w stanie napisać, jeśli mówimy o różnych gatunkach, tak, to myślę, że horror bym był w stanie napisać, ale mimo wszystko wolę jednak no mniej więcej to, co piszę, tak, czyli takie kryminały, thrillery, no gdzieś w tych klimatach. Pan Roman Czarnecki nam tutaj krzyczy właściwie w komentarzach, horror, horror, czyli jak rozumiem, domaga się tego gatunku, to może jednak warto spróbować. W każdym razie chciałam jeszcze tutaj się odnieść do pytania Eweliny Waleczko, która pyta, skąd pomysł na okładkę Piętna? A trzeba zapytać Eweliny Waleczko, czy czytała, bo mogę za dużo powiedzieć. No podejrzewam, że są tu ludzie, którzy nie przeczytali jeszcze do końca, ale... No dobra, to może tak, no powiem, że to chyba nie zdradzę za dużo fabuły, natomiast no, tego głównego bohatera prześladuje w snach taki właśnie cień, taki z rozmazaną, zamazaną twarzą i nasila się to właśnie w momencie, gdy przyjeżdża do Zielonej Góry. I no po prostu jest to jakieś takie pozostałości z przeszłości, no tak to można nazwać. No nie mogę zdradzić do końca, żeby tam nie zdradzać fabuły, natomiast każdy z nas ma jakieś sny, a ponieważ ten człowiek miał dość mroczną przeszłość, no to śni mu się po prostu coś takiego. Czy ma to jakieś rozwinięcie, dalej nie powiem, to już... Trzeba się zdecydować. Trzeba przeczytać ale faktycznie trzeba przyznać, że okładka jest dosyć horrorowa. Nie, no ja powiem, że, bo to był mój pomysł. Ja poprosiłem grafika, żeby stworzył taką właśnie zamazaną twarz, która zarazem jest skrajnie przerażona, jak i tam jest przerażająca zarazem. I przerażona, i przerażająca. Jak zobaczyłem ten pierwszy efekt, no mówię, nie, no bomba, no ma w sobie tyle emocji ta okładka i naprawdę no jest, no moim zdaniem jest fenomenalna.
ale rzeczywiście dla niektórych może być odrobinę mylna, tak? Bo rzeczywiście no niektórym może się kojarzyć z jakimś tam horrorem, no ale to absolutnie nie ma racji bytu, to nie jest horror, to jest kryminał, thriller, no powiedzmy tak, ja myślę, że to jest taki miks, tak, kryminału i thrillera, bo jednak kryminał bardziej mi się kojarzy z takim dość lekką książką, z jakąś ciekawą zagadką, nawet może trochę obyczajówką, z jakąś tam, mówię, zagadką kryminalną, natomiast thriller to jest taka książka, która trzyma w napięciu od początku do końca, gdzie no właśnie wzbudza w czytelniku takie silne emocje. No i ja uważam, że fajnie jest to zmiksować, bo stworzyć jakąś fajną, ciekawą zagadkę, fajne, ciekawe śledztwo, ale zarazem dodać tego mroku, tego takiego czegoś, co ma właśnie w sobie thriller. No i tak bym to powiedział, że to jest taki typowy miks kryminału thrillera. Kasia Kowalska pyta, mówi, że nie wie, ile ją ominęło, ale czy książka była od początku do końca zaplanowana i czy akcja rozwijała się wraz z tworzeniem? Wprawdzie rozmawialiśmy już o tym, ale jeśli mógłbyś dla Kasi tak pokrótce powtórzyć, jak to wyglądało? No ja powiedziałbym tak, że z 50% było zaplanowane. Mniej więcej wiedziałem, jak będzie wyglądała końcówka. Natomiast no, pewne rzeczy wyszły w praniu, bo mówię, zawsze tak mam i zawsze pewne pomysły się pojawiają gdzieś tam w procesie tworzenia i no, często tak jest, że po prostu no, to tak jakby człowiek płynął z tą fabułą gdzieś i dawał się ponieść, no trzeba uważać, żeby nie dać się za bardzo ponieść i później jakoś wybrnąć z pewnych sytuacji. Ale no mówię, no zawsze plan mam, tak, jakiś bardzo ogólny, a te wszystkie poszczególne sceny często pojawiają się same. Chciałabym wrócić jeszcze do czegoś, o czym rozmawialiśmy na samym początku, bo kiedy pytałam cię o pisarzy, z których czerpiesz satysfakcję, mówiłeś, że ostatnio zaczytujesz się więcej polskich autorów kryminałów. Rozmawialiśmy już o Remigiuszu Mrozie. A powiedz mi, czy jest jakiś polski autor kryminałów, w którym wzorujesz się szczególnie, albo w którym się głównie zaczytujesz? No nie, no, wzorować się nie wzoruję, to już mówiłem. Natomiast no, staram się czytać ostatnio sporo na przykład debiutów, albo takich nawet mało znanych autorów. No i ostatnio trafiłem na bardzo fajne książki, na przykład to jest bardzo świeże nazwisko, Piotr Kościelny, Zwierz, naprawdę bardzo fajny kryminał, co bardzo doceniam, jest to facet, który wie, o czym pisze, bo jest to detektyw na co dzień i naprawdę zna ten światek i no jest naprawdę super, czyta się fajnie. No i nie ukrywam, że też zaskoczył mnie bardzo pozytywnie Mieczysław Gorzka. Przeczytałem Martwy Sad i naprawdę czyta się fajnie. Są emocje. I to mówię, to są takie jakby dwa moje odkrycia ostatnie. No ale tak naprawdę to czytam sporo. Mroza też czytam. Uważam, że on pisze dobre książki. Taki straszny hejt na niego się wylewa. Nie wiem czemu, bo ja nie ukrywam, że ja szukam głównie rozrywki, a te książki się czyta szybko, wciągają. Oczywiście jedne są lepsze, inne gorsze, ale nie ukrywam, że lubię, tak? Cóż tam dalej, niech spojrzę na te moje. No znalazłoby się jeszcze parę. No, czytałem też ostatnio na przykład całą serię, jaki to jest ten tytuł? Zaginionego Legionu na przykład, ale to już tam angielski jest autor. No czytam też sporo, tak? Teraz to ja teraz czytam. A teraz czytam w ogóle waszą czwartą małpę. O proszę, widzisz. No. Tutaj jeszcze pojawiło się pytanie od Agi Kimon. Czy jest ktoś taki, kto ma pierwszy dostęp do fragmentów książki lub całości? Zanim jeszcze to pójdę do wydawnictwa. No wiadomo, no daję to zwykle rodzinie, moim takim najbardziej zaufanym przyjaciołom, którzy wiem, że czytają, wiem, że potrafią docenić, potrafią też wytknąć mi błędy jakieś, tak?
I no zwykle, no to jest fajne, bo wiem, że mogę im zaufać i ja po prostu zawsze mówię wprost, mów co naprawdę o tym sądzisz, tak, i mi tutaj nie słodź albo nie opowiadaj mi jakichś bajek, no i on mówi, że to jest fajne, to jest super, ale na przykład no tutaj gdzieś coś tam powiedzmy brakuje albo nie wiem, to mu się mniej podobało. No i potem bywa tak, że rzeczywiście staram się gdzieś najść jakieś zmiany. No oczywiście nie zawsze się też zgadzam z nimi, tak, bo no tak to czasami jest, tak, nie muszę się ze wszystkim zgodzić, ale zwykle biorę sobie gdzieś tam do serca te ich uwagi, no i później, no niektóre są rzeczywiście trafne i staram się później gdzieś czasami jakąś zmianę wprowadzić. Słuchaj, będziemy się już powoli zbliżać ku końcowi, bo już jest niedługo 9. Ja chciałam na sam koniec jeszcze zapytać, jeżeli ktoś nie czytał jeszcze Piętna, i nawet się zastanawia, czy czytać, bo jeszcze nie wie, czy chce. To jak, w jaki sposób byś tego kogoś zachęcił? Co byś chciał powiedzieć? Cóż mogę powiedzieć? Jest taki fajny cytat z mojego Gladiatora. To jest taki mój ulubiony film, taki można powiedzieć ukochany, tak, którego już oglądałem chyba ze 100 razy. I tam jest taka rozmowa Maximusa z Proximo i on mu tak opowiada, ten Maximus, co musi zrobić, żeby porwać tłumy, no w moim przypadku, żeby zachęcić czytelników jak najwięcej, no czyli też w pewien sposób porwać tłumy. No i on mu opowiada, co musi zrobić, tak, no i wtedy Maximus odpowiada, że to dam im coś, czego nie widzieli nigdy w życiu. No tak mniej więcej, tak można to tłumaczyć. No to słuchajcie, no przeczytajcie Piętno, zobaczycie, że takiej książki jeszcze nie czytaliście i no i jestem pewien na 99%, że każdemu z was się podoba. Oczywiście kto lubi tego typu literaturę, tak, bo to nie zawsze każdy musi taką lubić. Tak więc no co, no zachęcam, mi się wydaje, że jest to fajna książka, która trzyma w napięciu, to jest też dla mnie bardzo ważne, wzbudza emocje, trzyma w napięciu, bo ja lubię takie książki. No i jeszcze raz zachęcam, czytajcie niedługo Sfora, naprawdę bardzo niedługo, bo to ile, 2 miesiące, 2,5. Tak, no i cóż, no i dziękuję za to, że byliście tutaj z nami, że trochę, że tutaj sobie posłuchaliście, pogadaliśmy sobie i no i co, do zobaczenia wkrótce. Tak naprawdę, jeżeli to tak chyba mogę powiedzieć, że jutro będzie powtórka z rozrywki, bo mam kolejny live z jedną z bibliotek. Tak więc, jeżeli chcecie posłuchać mnie jeszcze raz, albo na przykład, nie wiem, wasza koleżanka, czy kolega, czy znajomy nie mógł dzisiaj, to zawsze może, a chciał, to zawsze możecie mu powiedzieć, że jutro o tej samej porze też będę miał taką rozmowę online. Dobrze, no tutaj widzę same pozytywne komentarze. Nie ma się co zastanawiać, trzeba to przeczytać, pisze Kasia Nowak, pan Ewelina Waleczko też mówi super spotkanie. Pan Roman Czarnecki również powiedział, że książka rewelacyjna, zresztą jest, można powiedzieć, jednym z bohaterów. Tak. No, tak. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie i mam nadzieję do rychłego zobaczenia, no i na do widzenia życzę ci oczywiście pisarskiej płodności. Dziękuję ci również, Beato, bardzo, bardzo fajnie poprowadziłaś to, bardzo sympatycznie się rozmawiało, no i wam również jeszcze raz dziękuję, miło było. No i do zobaczenia wkrótce, tak naprawdę już jutro. Miłego wieczoru w takim razie. Dziękuję bardzo wszystkim naszym widzom za to, że z nami byli, że komentowali i że pytali. Do miłego wieczoru. No, dzięki. No na razie, hej. Na razie.